przychodzę do was w końcu udało mi się znaleźć wolną chwilę w moich wszystkich obowiązkach z open boxem tej paczuszki niespodzianki. Za paczuszkę niespodziankę dziękuję bardzo, ale to bardzo mojej Martynce. Jesteś niesamowita. I wiem, że nie powinnam sprawdzać szczegółów tej paczki, tylko cieszyć się jej zawartością. Ale na potrzeby tego filmu musiałam co nieco pogmerać i dowiedzieć się coś o kosmetykach Pibuya, żeby wszyscy, którzy oglądają ten film, mieli taką samą wiedzę o tych kosmetykach jak ja, czy właśnie ty, która wpadłeś na pomysł, żeby kupić ten zestaw dla mnie i z tego co wiem dla siebie, ale tego nie jestem pewna, czy masz cały zestaw, czy tylko pojedyncze kosmetyki, ale znając ciebie, to masz na pewno cały zestaw, więc już w końcu teraz razem będziemy mogły się cieszyć zawartością tych kosmetyków i tak już możesz na swoim Instagramie pochwalić się swoimi zdobyczami Pibuya, bo ja już wiem, co jest w tej paczce. Także zabieram się za otwieranie. Oczywiście to chyba przychodzi bez tej wstążeczki. Ta wstążeczka została dodana przez moją Martynkę, żeby wyglądało to jak prezent. Więc odpakowujemy i patrzymy, co tutaj mamy w środku. Ja ściągnę tutaj poza kamerą tą wstążeczkę. Odkładam na bok. I tak się prezentuje całe pudełeczko. Pibuya, uśmiech w piance. No pudełeczko jest bardzo piękne, więc ja sobie pewnie to pudełeczko zostawię. Otwierając, mam nadzieję, że nie wypadnie. Mamy, a jednak spadły ulotki, ale tak wygląda zestaw w środku. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Ja sobie teraz to, pozwólcie, dam na dół, bo to jest stosunkowo ciężkie. Schylę się po te ulotki, co mi spadło na ziemię i wracam do was. Okej, w paczce były trzy kartki. Rozumiem, że te dwie są dołączone do zestawów, bo to są kartki z logiem Pibuya. Natomiast ta kartka to jest list od Martyny. I z tego co wiem, to mogę ten list przeczytać. A więc uwaga, uwaga. Kochana, to moja paczka od serca dla ciebie, bo czy Dzień Kobiet nie może być w styczniu? Oczywiście, że może być w styczniu, może być w lutym, w kwietniu i tak dalej, bo paczkę dostałam w styczniu, tak się długo zbierałam do nagrania. I jestem za tym, żeby podarowywać właśnie takie małe prezenciki, no to nie jest mały, ale doceniać siebie jako kobiety. To właśnie moja niespodzianka dla ciebie, która mam nadzieję będzie inspiracją dla twojego bloga. Oczywiście, że będzie, zresztą widzicie, będzie na blogu i tutaj na kanale też. Mam nadzieję, że będziesz się bawić używając tych kosmetyków równie owocaśnie jak ja. Pozdrawiam, twoja M. Oczywiście, że będę się bawić, tylko daj mi je rozpakować i będziemy testować. Tutaj mamy podziękowania od Agnieszki za wybór jej kosmetyku, bo firma Pibuya to jest firma Agnieszki Grzelak. Myślę, że Agnieszki Grzelak nie trzeba wam przedstawiać, ponieważ jest dość znaną youtuberką beauty, chyba tak można to nazwać. Tu mamy jakąś informację odnośnie złych chochlików, które wpadły we wszystkie duże puszki z pierwszej serii produkcyjnej tych kosmetyków, więc zobaczymy, czy u mnie też tak będzie, czy nie. Odkładam to na bok i teraz może podam wam, albo nie, najpierw wam pokażę te kosmetyki z bliska i jedziemy od początku. Jest to pianka na wilżenie dłoni z taką piękną, różową właśnie pianką. I co my tu mamy? Kremowa pianka do rąk szybko się wchłania i pozostawia twoją skórę intensywnie nawilżoną. Przed użyciem wstrząśnij, przechyl i wyciśnij pachnącą piankę. Następnie wmasuj ją w dłoń. Jeśli pianka dostanie się do oczu, po prostu przemyj je obficie wodą. Jak smarujemy dłonie, no to nie oczy. Gdyby się okazało, że codzienna pielęgnacja sprawia ci dziką przyjemność, nie przejmuj się tym, to jest normalne. Pianka zawiera olejki
kokosowy i migdałowy. I tutaj mamy cały skład, ale to Wam na zbliżeniach też będę pokazywać. To co? Robimy test na żywo, bo to pianka do dłoni, więc wstrząsam i przechylam. Jest! Nie mogłam nacisnąć. Dobra, jednak to nie będzie tylko... Dobra. I mamy piankę. Pachnie cudownie. Czy mamy, jaki to ma zapach? Nie ma, po prostu olej kokosowy i migdałowy. Dobra. Trochę dużo mi się tej pianki wystrzeliło. No widzieliście, że wystrzeliło. Dobra, ja sobie to wmasuję trochę tu wyżej. Pachnie cudownie, ale chyba bardziej migdałami niż kokosem. I faktycznie się wchłania całkiem przyjemnie. Jednak mam wrażenie, że pozostawiła na moich dłoniach taką konsystencję lekko lepką. Zobaczymy za chwilę, jak się wchłonie dalej. Więc tu mamy pierwszy kosmetyk. Dalej mamy piankę do mycia twarzy. Jest taka żółta. Ja Wam, tak jak mówiłam, na zbliżeniu pokażę. Dokładnie to samo, co wcześniej. Wstrząśnij, przechyl, wyciśnij. Wetrzyj piankę w suchą skórę twarzy, aby zmyć makijaż. Dla dodatkowego oczyszczenia powtórz ten krok, tym razem już na wilgotnej skórze. Jeśli nie masz makijażu, wystarczy tylko krok drugi. Pianka zawiera aloes i olejek migdałowy. Czyli to jest pianka 2 w 1 do twarzy, demakijaż i oczyszczenie. Następna pianka to jest nawilżenie ciała. Jest ona już w większej pojemności. Ta ma 200 ml, te dwie wcześniejsze miały po 100. I kremowa pianka do ciała, nawilżająca, wetrzyj po prostu w skórę, tak jak zwykły balsam. Pianka zawiera masło shea i olejek z awokado. Nie lubię awokado, więc zobaczymy, czy ten olejek z awokado również mi nie podpasuje, tak jak owoc. Następnie mamy piankę pod prysznic, również 200 ml. Zawiera w sobie aloes i oliwę z oliwek. I ta pianka pod prysznic przypomina mi trochę taką formułę pianek z Nivei, co były, znaczy chyba dalej są te pianki z Nivea pod prysznic. Tamte są rewelacyjne, bardzo kiedyś je lubiłam, dużo używałam, więc może i ta się u mnie sprawdzi. I ostatnim produktem w tym zesecie jest pianka do mycia rąk. Tak, pianka do mycia rąk z aloesem i olejkiem migdałowym, również 200 ml. Zaraz zmienimy kadr i zobaczycie dokładnie składy i opakowania tych kosmetyków. Jak już wiemy, jak te kosmetyki wyglądają, ten krem pachnie nieziemsko, w sensie cały czas czuję jego zapach i już nie ma tej konsystencji, takiego filmu, czy jak się tam nazywa, nie pozostawia. Także spokojnie można dalej pracować, myślę, że długopisem też się będzie spoko pisało, bo nieraz jak się kremy, to się ten długopis wyślizguje. Ale to dopiero będę mogła sprawdzić za jakiś czas. A teraz spisałam sobie wszystkie w miarę ważne informacje na temat tych kosmetyków. Tak jak już wspomniałam, firma Pibuya to piankowe kosmetyki stworzone przez Agnieszkę Grzelak. I tutaj Agnieszka dołączyła nam
taką ulotkę, ja wam przeczytam, ok? Bo tak będzie najprościej. Paczka, którą trzymasz w ręku, jest wynikiem marzeń, ciężkiej pracy i wielu wypitych kaw. To niesamowite, że dawno temu zaczęłam marzyć, a już teraz możesz cieszyć się moimi kosmetykami. Dbam o środowisko i o ciebie, więc skład produktów jest naturalny, wegański i skóra go kocha. Skład mogliście zobaczyć przed chwilą. Staram się, żeby zużycie plastiku było jak najmniejsze, a jak najwięcej nadawało się do recyklingu. Oczywiście żaden produkt nie był testowany na zwierzętach. W sensie dbanie o środowisko, recykling, niestosowany na zwierzętach i nie zawiera SLS. No i to byłoby na tyle, co nam Aga tutaj pisze. I teraz kilka danych statystycznych. A więc tak, ten set kolekcjoner, on się nazywa set kolekcjonera. I ja pewnie nie powinnam tego sprawdzać, skoro miał być to prezent, ale Martyna musi mi wybaczyć, że dla was to sprawdziłam. Kosztuje 148,50. Zawiera w sobie 5 pianek, dwie po 100 ml, 3 po 200 ml. I teraz tak, sam krem do rąk kosztuje 27,90. Balsam kosztuje 31,90. Pianka do mycia twarzy 2 w 1 29,90. Pianka do mycia rąk 28,90. I pianka pod prysznic 29,90. I chciałam sprawdzić, czy bardziej się opłaca kupić ten set, czy pojedyncze kosmetyki osobno. Bez różnicy, jeśli chcecie cały ten zestaw. W przeliczeniu każdej z tych cen on kosztuje również 148,50. Więc to mi się bardzo podoba, że jakby kupowanie osobnych produktów nie wychodzi drożej niż kupowanie całego setu. Bo w wielu firmach właśnie tak jest. Dalej jest jeszcze dostępny set czyściocha. I on się składa z trzech elementów i w nim jest pianka do mycia rąk, pianka do mycia ciała i pianka do mycia twarzy. I on kosztuje 88,70 oraz set kremówki, nie mam pojęcia dlaczego tak się nazywa, jest to balsam do ciała i krem do rąk. Więc możemy sobie kupić albo te pojedyncze kosmetyki, które nam najbardziej spasują, albo któryś z wymienionych przeze mnie setów. I wszystko pięknie, ładnie. Kosmetyki, jeśli są faktycznie wegańskie, nie zawierają tych wszystkich złych substancji i będą się sprawdzać, to wydaje mi się, że jak za 200 ml na przykład pianki do mycia rąk 30 zł, około, no powiedzmy, że wszystkie te produkty kosztują około 30 zł, to jeszcze za te 200 ml, wydaje mi się spoko ceną. Za te 100 ml, jeśli będą bardzo wydajne, ok, też jestem w stanie dać tyle. Więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Pewnie w jakichś vlogach, nie vlogach będziecie mieć to przemycone. Jeśli się będą u mnie sprawdzać, no to i w jakiejś tam pielęgnacji to się pojawi. Bardzo fajny pomysł na kosmetyki. Pachną one wszystkie bardzo owocowo. Więc to jest super, że uzyskując zapach owocowy, możemy również dbać tak bardzo o środowisko i nie mieć tych złych substancji w środku. Okej, ja nie przedłużam mojej gadaniny, tylko zabieram was do łazienki i przetestujemy sobie trzy produkty. Przetestujemy sobie piankę do mycia rąk, balsam do ciała, który również w tym wypadku nałożę po prostu na dłonie i tutaj na tą część ciała, żebyście mogli oczywiście zobaczyć, tak? No bo pod prysznic z was niestety nie zabiorę. I przetestuję też piankę do mycia twarzy, ale nie jako chyba demakijaż, tylko jako po prostu oczyszczenie. Tak mi się wydaje, ale zobaczymy. Więc go!
Przychodzę do Was z obiecanym oczyszczaniem, znaczy oczyszczaniem, testowaniem kosmetyków Bibuja w łazience. Mam ze sobą te trzy, które mówiłam. Zaczniemy sobie od tej pianki do demakijażu i oczyszczania twarzy. Jak widzicie, mam w większości twarz oczyszczoną, jednak coś mi zostało na oczach, więc ja w tym momencie sobie ją będę wyciskać i zobaczymy, czy mi zmyje tusz i te pozostałości na powiekach. Wow, pianka wyszczeliła, ma kolor delikatnie niebieski. Nie wiem, czemu ona to zawdzięcza. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie, ale ma taką dziwną tą piankę, taką gąbeczkę bardziej. Ale to chyba o to chodzi, nie? W tych kosmetykach. Ale to się śmiesznie nakłada na twarz. O kurczę. Wiecie co, mam bardzo mało zwilżoną twarz. Podejście numer dwa. Teraz zwilżyłam twarz. Wyciskam jeszcze jedną pompkę. I nakładam raz jeszcze. O, zdecydowanie, teraz lepiej się nakłada. Bardzo przyjemny kosmetyk. Bardzo, 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 bardzo. Dobra, i teraz robimy test na oczy, ale muszę je zamknąć, więc się na chwilę do Was nie będę odzywać. I jestem pod ogromnym wrażeniem. Patrzcie. Nic nie ma. Totalnie nic nie pozostało. Zalałam sobie oczy. Znaczy w sensie czyściłam oczy, tak jak widzieliście. I mnie nie szczypią. Gdzie po płynie micelarnym mnie szczypią. Więc wow. I zmyło tusz wodoodporny. W ogóle bez problemu. Więc oko jest oczyszczone. Tu z jakiejś pozostałości zostało, ale to raczej nie wypłukałam. Poddamy kolejnym testom, ale jak na razie jestem na ogromny plus i kciuk w górę. Pachnie nieziemsko i czuję, że już po samym umyciu rąk tą pianką będą bardzo mocno nawilżone, więc wow. Została nam pianka na wilżenie. Ja już ją odważyłam, żeby uniknąć przy Was składania tego koreczka, bo w pierwszej partii podobno tak się jakieś, jak ja to mówiłam, chochliki wgradły. Również pachnie, o, bardzo aloesowo. Super. Oczywiście nie jestem przyzwyczajona w ogóle do konsystencji pianki w takich kosmetykach, więc to jest dla mnie bardzo dziwne uczucie smarować się taką pianką, ale jestem jak najbardziej na plus, więc no, powiem Wam, Martyna zrobiła mi super prezent, ale o tym to już Was informowałam na początku, że jestem jej bardzo wdzięczna. Potem na stories też miałyście zdjęcie. Więc wiem, że sama bym ich nie kupiła i sama bym ich nie przetestowała, a tu miałam taką możliwość. I jeśli chodzi o ten produkt do twarzy, czuję lekkie ściągnięcie, ale nie wiem, czy to po tym demakijażu, czy po wcześniejszym płynie, który mam do oczyszczania, więc jeszcze muszę sobie to potestować. Wszystkie produkty pachną pięknie. Głównie wyczuwam nutę aloesową i taką bardzo delikatną, więc super. No i dobra, przechodzimy do kadru kanapowego, bo ja z łazienki tyle. Jedyne, co jeszcze raz powtórzę, to jestem bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo zadowolona i na pewno będę tych kosmetyków używać. Okej, wracamy do kadru kanapowego i... Możecie stwierdzić, że to bez sensu, że nagrywam zakończenie, zanim jeszcze przetestowałam te kosmetyki. Nic się nie stresujcie. Opinia o tych kosmetykach, które mówiłam Wam, że zabieram do łazienki, dostaniecie tam w łazience. Wszystko na bieżąco Wam opowiem. A tutaj przyszłam się tylko z Wami pożegnać i podziękować za oglądanie tego filmiku.
Jeśli stosowałyście kosmetyki Pibuya lub zastanawiałyście się, czy je kupić i dzięki mojemu filmowi na przykład zdecydowałyście się na zakup chociaż jednego produktu, dajcie mi znać w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, jeśli będę mogła sobie tam z Wami podyskutować, porozmawiać. Jeśli wstydzicie się pisać w komentarzach, to zapraszam na mojego Instagrama. Tam będziecie po prostu pisali tylko bezpośrednio do mnie i nikt inny nie będzie mógł tego przeczytać, więc będziecie mogli się czuć tak jakby, określę to, bardziej swobodnie. A teraz naprawdę dziękuję Wam, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki!